Dlaczego, jeśli tak można powiedzieć, Izrael płonie? Co jest takim fundamentalnym zarzewiem, że jest to miejsce, gdzie od umownie powiedzmy 75 lat, ale to jest tylko umownie, toczy się tam po prostu stale walka? Najkrótszą odpowiedzią na twoje pytanie jest to, że przyczyną wojny jest to, że Izrael istnieje. Gdyby Izraela nie było, nie byłoby wojny. A więc, wyciągając z tego logiczne wnioski, należy żałować, że II wojna światowa nie potrwała trochę dłużej, że Hitler nie miał czasu wymordować wszystkich Żydów, bo wtedy nie powstałby Izrael, a w związku z tym nie byłoby tych wojen. Tak?